Witam serdecznie w kolejnym odcinku FTL, czyli Faster Than Light. Dzisiaj zaczniemy naszą prawdziwą przygodę już poza tutorialem, w którym to poznamy nasze zmagania, naszego Kestrela i załogi, i broni i w ogóle wszystkiego z otaczających nas wszechświatem. Mam nadzieję, że jakoś to tak fajnie wypadnie i będzie miło i przyjemnie. Generalnie o tym ekranie startowym, nie wiem, nie jestem pewien, czy to można jeszcze więcej powiedzieć, w którym już mówiłem, aczkolwiek no, to co jest ciekawsze, inne rzeczy, to jest to, że przede wszystkim jest 9,5 statków. Ostatnio już odkryłem, podczas jednej z moich gierek odkryłem taki, nie wiem, cruiser, to była krążownik, jak dobrze kojarzę, NG, czyli tej takiej rasy inżynierów, powiedzmy, ale o nich może kiedyś przy okazji. Cóż, no to jest generalnie statek, który jest bardziej przystosowany do użytkowania dron i zwykłych działek niż zwykłych działek. No i jest taki trochę inny i ma więcej technologii i w ogóle jest piękny i świecący i tak pitu. Wygląda też trochę śmiesznie, no ma taką dziurę w środku, więc no cóż, no, głupio się chodzi wokół niego, no. Po tym względem na przykład tutaj w Kestrelu jest o wiele przyjemniej, bo przynajmniej wiadomo, że jak przeciwnik idzie, to wiem, gdzie go mogę powstrzymać. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, coś takiego jak layouty, czyli A i B typy. Jeszcze tego nie odkryłem. Mam nadzieję, że mi się to uda niebawem. Więc póki co, no nie wiem, co tu mogę o tym powiedzieć, nic o tym nie powiem, ale są achievementy, które właśnie umożliwiają odblokowanie tych layoutów. W przypadku Kestrela, który będziemy teraz latać, tu musimy mieć tak 6 różnych kosmitów, 6 różnych ras kosmitów. Czy jest to możliwe? No jest to możliwe, dlatego dorzucimy jakiegoś NG, jakiegoś głupka, jeszcze innych głupków i może się nam uda. Musimy mieć wszystkie systemy zainstalowane i subsystemy zainstalowane na naszym cruiserze, na naszym Kestrelu. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że jak będziemy mieć dużo zasobów, to po prostu nakupujemy i bez problemu to odblokujemy. To będzie problem, bo tu musimy mieć jeden punkt życia, czyli hula, jeden punkcik i po prostu i od tego momentu naprawić się musimy na maksa, do pełnego poziomu zdrowia. To może być faktycznie wyzwaniem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu mamy postacie. To, co jest fajne, to możemy to, że możemy zmieniać, czy to jest facet, czy baba, czyli w sensie, czy mężczyzna, czy kobieta. No i możemy też zmieniać tutaj im nazwę, no ale na razie zostawimy tą domyślną załogę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a jak ktoś, nie wiem, ma jakąś chęć, ochotę, żeby w jakimś kolejnym żywocie naszej podróży, naszej floty nowej, przemierzającej galaktykę, nie wiem, znalazł się jego postać, jego imię wśród załogi, no to nie ma problemu, to niech tam napisze to w komentarzach, na pewno się ku temu pochylę i sprawdzę to przed nagrywaniem kolejnych odcinków, choć mam nadzieję, że ten statek będzie tak długo trwał i żył i w ogóle, że będzie pięknie i w ogóle. Nie będę zmuszony do częstej zmiany załogi i wyposażenia i statku. No tak samo nie wiem, nazwa statku też można jakąś zmienić, więc jakby ktoś miał jakieś pomysły ciekawe, to niech się nie krępuje. Cóż, jeżeli chodzi o tryb gry. Tutaj mamy normalne wszystkie jakby luty, czyli wszystko to, co zdobywamy z statków, z misji i tak dalej, jest po prostu na normalnym poziomie i dostajemy 25% bonusu punktów. W przypadku Easy, no to mamy łatwiejsze przeciwników i więcej metalu. Metalu i w ogóle luty też są ładniejsze, czyli bronie, inne pierdółki, które znajdujemy na polu bitwy, są fajniejsze. Augmentation, czyli te jakby ulepszenia statku też są lepsze, fajniejsze i ciekawsze. No więc generalnie póki co będziemy grać na easy, aż to przejdziemy, odblokujemy achievementy i tak dalej, wtedy będziemy się może martwić na normalu, bo naprawdę różnica jest, przy czym ona jest dopiero odczuwana na którymś tam tym dużym sektorze, że tak to określę. Na początku ona praktycznie nie istnieje, znaczy no nie czuć tego, bo i tak jest w miarę łatwo, później to jest naprawdę już odczuwalne i ciężko jest na normalu to przejść. Więc zacznijmy od Easy'ego, rozpocznijmy naszą przygodę. Tak, dane, które tam przewożę, są bardzo ważne dla pozostałej floty federacyjnej. Potrzebuję zebrać zasoby, tak więc muszę podróżować i badać każdy sektor przed ruszeniem do kolejnego. Ale muszę uważać, żeby flota rebeliantów mnie nie dogoniła. No i porada, bronie z bombami. Bomby teleportują się bezpośrednio na...
Bezpośrednio na statek mogą ominąć zarówno tarcze, jak i drony defensywne. Defensywne drony są bardzo fajne, bo na przykład w wersji drugiej, tam model drugi, że tak to określę, Mark II, one już potrafią na przykład laser też zestrzelić. To też jest w ogóle jakiś odlot, no bo jak wyplułuję za taką dronę, dwie dronki na przykład, jestem po prostu całkowicie ochroniony i nic mnie nie interesuje. Co więcej, to jest, ale mogą. No właśnie, one mogą przejść przez tarcze i przez drony, no nienaruszone, ale mogą po prostu atakować, ranić zarówno załogę, jak i systemy. Ale nie wyrządzają właśnie damage'a to kadłubowi statku, więc też są fajne. Jeżeli na przykład chcemy zrobić dziurę we wrogim poszyciu, tylko żeby go udusić, przeciwnika udusić, to jest bardzo fajna sprawa. Haha, tu mamy naszą załogę. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to wyślemy ich do odpowiednich systemów, żeby dawali nam bonusa, czyli tak. Jak widać, to są te właśnie te główki świecące. Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie, więc mogę jeszcze raz powiedzieć. Generalnie to jest tak, że jeżeli jest jakiś system z załogą, to on po prostu lepiej działa. Przy czym, no jeżeli mamy pilota, no to on po prostu umożliwia nam w ogóle latanie i... No i jednocześnie daje nam 5% do evade'a. Czyli do uniku, nawet do 10%, jak tu widzę, nawet teraz mi dał, to ja nie jestem pewien. Czemu? No tak, bo mam 5% za to, że ktoś w ogóle jest w kabinie i 5% za to, że obsługują. No, więc to jest generalnie tyle. Jeżeli chodzi o tarcze, no to mamy szybciej one się ładują, czyli jeżeli stracimy tarcze, to po prostu jeżeli jest załoga, to one szybciej się odnowią. Jeżeli chodzi o silniki, zwiększają się szanse właśnie też na tego evade'a, czyli na unikanie ostrzału. W przypadku broni też czas ładowania się zmniejsza. No to w sumie nie, może nawet widać, że jak teraz to kliknę, to się nic nie stało. Ale jak go stąd wezmę, o! To te paseczki po prostu spadają w dół. To nie jest tak, że jakieś tam relatywne czy coś, tylko po prostu to jest taki obiektywny czas potrzebny na to. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy otworzyć i zamknąć i szybko tlenu się pozbyć. No właśnie, to jest fajne, że te open all doors i tak dalej, one działają tylko do tych wewnętrznych drzwi, czyli no wewnątrz statku. One nie otwierają nam zewnętrznych drzwi, więc jest bardzo fajnie. No nie warto latać z otwartymi, bo jeżeli na przykład, nie wiem, wpadnie jakaś dziura, zrobi się jakaś dziura gdziekolwiek i na przykład uszkodzi nam również ten system śluz, no to już jesteśmy po prostu, że tak powiem, w dupie. Nieładnie mówiąc, oczywiście, jasne, że nieładnie. Polecimy dalej, zobaczymy co... Ojej, wielka słońce. Ten przekaźnik został umieszczony za blisko super gigantycznej gwiazdy klasy M. Statek będzie się stopniowo przegrzewał, póki tu będziemy, no więc możemy zginąć nawet. Pirat, który no, nie przejmuje się tymi zagrożeniem słońca, po prostu próbuje nas zaatakować, no więc nie czekajmy dalej, też go zaatakujmy. Co tu możemy zniszczyć? Zniszczymy mu silniki, znaczy nie silniki, systemy broni. Będziesz niszczył tarczę. Wow! Zniszczyłem mu broń, zniszczyłem mu tarczę i chcą się poddać. Dają mi 3 paliwa, 1 dronę i 11 metalu. A w sumie jasne, czemu by nie. Zaraz flara się uruchomi, więc będzie ciekawie. Mamy pożar. Okrócić powietrze. Pozbyć się powietrza. Dobra, pozbyłem się powietrza, otwieramy resztę drzwiczek, żeby po prostu to powietrze z reszty statku tam szybciej dotarło. Zamykamy, uciekamy stąd, bo nie ma sensu tutaj po prostu czekać. Zdobyliśmy pierwsze, że tak powiem, pierwsze łupy, więc możemy lecieć dalej i cieszyć się z naszego sukcesu. Ha. Statek rebeliantów nas pozdrawia, nie walczyliśmy... Nie toczyliśmy tej wojny, by pozwolić pojedynczemu statku Federacji zniszczyć nasze sny lepszej galaktyki i będzie walczył z nami. I będzie z nami walczył, więc bierzemy laserek. Ha, co by tu zniszczyć?
Ale nie będziemy się bawić, będziemy niczym bronić. Trzymy autofajera, żeby laser sam strzelał. Ojej, ojej! Staliśmy plazmą. Mamy dziurę w broni. To jest znak, żeby jednak użyć rakiety. Szybko trzeba naprawić ten kadłub. Otwórzmy trochę to, żeby tlen się przyszedł nowy. Pozbędziemy się ich tlenu. Nie macie tlenu, macie problem. Ha, 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 mamy dużo tlenu. Och, zamknijmy te drzwiczki. Ty ujdziesz tu. Tego trzeba będzie za chwilę leczyć, ale to dopiero za chwilę. Kurde, udało się mu. No to zniszczymy ci teraz kontrolę. Albo i nie, zniszczymy wam dalej działka. Może się uda. A jak nie, no to po prostu... A, udało się. Dają mi paliwo, drony i metal. Ach, ach te po prostu wybory. A dobra, zgodzę się na to. Niech im będzie. Ty idziesz tutaj szybko się uleczyć. Poczekamy chwilę, aż się uleczysz. Uleczony, wracaj. No jak widzicie, już zdobyłem tutaj trochę doświadczenia do pilotingu, że tak to określę. Czyli 5% do uników mam. Tutaj... Znaczy no w ogóle na podstawowym poziomie to mam tak, że jeżeli ktokolwiek w ogóle jest w kokpicie, tak, danej maszyny, przy kontroli danego urządzenia, to mamy 5% do uników w przypadku pilotażu i w przypadku silników, 10% do ładowania się tarcz, 10% do szybszego ładowania się broni. A Reaper, no to po prostu on szybciej naprawia rzeczy. No i kombat tak samo zadaje więcej obrażeń podczas walki. To są generalnie no, bardzo ogólne takie ogólne opisy i to, co nam mogą, co te doświadczenie nam daje, ale no faktem to się przydaje w walce. To się przydaje i usprawnia nasz przebieg misji. Ale powróciliśmy do tego przekaźnika z wyzywaniem pomocy. Koło małego pasma steroid znajdujemy statek piracki, który jest trochę uszkodzony. Nie, który jest zmierzony przez między dwoma. Znajduje się między dwoma wielkimi skałami. Który zapewne nielegalnie wydobywał minerały z tego pasu bez odpowiedniego ekwipunku. Aha, albo spróbujmy ich uwolnić, albo spróbujmy zniszczyć. A spróbujmy ich uwolnić. Wystrzeliwuję kilka sal w kamienie i zaczynają się one niszczyć. Ha, udaje się mu wyjść jakby z tej opresji, dodają mi paliwo, drony, metal. No fajnie, no dostałem po prostu surowce za free, fajnie jest. Jestem tym takim dobrym człowiekiem, który pomaga wszechświatowi. No już leci rebeliancka flota, to musimy się pośpieszyć. Zwierzamy do Kunebuli. W takim razie. Ktoś potrzebuje statku najemników. Czym chcemy pomóc? No jasne, czemu by nie? Czemu by nie? Jak widać, tutaj jakiś statek potrzebują odpowiednio wyekwipowany, który po prostu sobie poradzi z problemami pirackimi. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, zgódźmy się na to. Dostaliśmy jakiś marker questa. Tam jest quest, tam będziemy się dolecieć. No dobra. Najpierw przelecimy koło Nebuli. Czemu przelecimy koło Nebuli? Bo Nebula po prostu spowolni pościg rebeliantów. Co normalnie kasa, żeby nas przepuści? No nie, no to się nie zgodzimy. Odrzucamy waszą ofertę. Odrzucamy waszą ofertę i po prostu miażdżymy wroga. No mam nadzieję, że uda się go zmiażdżyć.
Bo jak nie, to będzie bardzo nieciekawie. Jest, udało się, zniszczyliśmy ich działko. O, i od razu dadzą broń. No i jak fajnie. Poddają się i dają nam ekwipunek, inne radości i tak dalej. Aha, właśnie, to jest to. Że jeżeli to jest system, który nie jest sam w sobie nebulą, nie jest oznaczony na głównej mapie jako nebula, to wizyta w każdej nebuli spowolni pościg, ale aczkolwiek też no, uszkadza jakby, no, czy uszkadza, no, zagłusza nasze sensory, więc widzimy mniej. Co? Znaleźliśmy statek, uszkodzony statek Federacji. Gdzieś tam są w danej buli. A spróbujemy im pomóc. O, udało się nam, znaleźliśmy go. Są wdzięczni w ogóle. Przyszedł ktoś do nas. O, odwiedził nas gostek jakiś. Zobaczmy, kto nas odwiedził. Odwiedził nas Manon. Manon, czyli człowiek Rockman. Wraczos 4, rzadko spotykany i w ogóle jest właśnie to jest fajne w Rockmanów, że oni są odporni na ogień, czyli jeżeli mamy pożar na statku, to jest po prostu pierwsza rzecz, jaką robimy, to wysyłamy Rockmana, bo on go po prostu zdusi w zarodku i no, szybko się, nie da, że szybko się zdusi, to on sam nie będzie obrywał z tego powodu, więc po prostu jest idealny. No niestety jest o połowę wolniejszy od zwykłych jednostek, no i ale za to ma 150 życia, więc więc ma go dużo. Po prostu wręcz szaleje, no, tylko widzicie jak się porusza, no. W porównaniu do zwykłego gościa, który po prostu biegnie, to Rockman wlecze się. Bardzo wolno się wlecze. Ale no niech dojdzie do końca. No niewiele się tam przydarzy, no ale żebyś był. I lecimy dalej do kolejnej nebuli. No nie możemy zapomnieć o tym, że mamy questa tam gdzieś do wykonania, więc... Aha, kolejny statek. Próbują nam uciec, by powiadomić naszych wrogów o swoim, o naszym istnieniu, więc trzeba ich jak najszybciej zniszczyć. Więc pełna moc do dział i odpalimy Artemizę w kierunku ich silnika, może się nam uda go zniszczyć. Próbują nas ostrzelać. Silnik został zniszczony, broń została zniszczona. Jest pięknie, jest pięknie. Zniszczyć im tarczę. Jest dobrze. Jest dobrze, bo zaraz po prostu całkowicie padnie ta automatyczna drona. Jeszcze jeden strzał. Pach, pach, pach. I nie ma, i przeciwnik zginął. Jeden rakieta, jeden części do dronów, 13 metalku. Ładnie, ładnie, ładnie wyszło. No dobra, to lecimy do kolejnej nebuli. Mamy jakiś taki... Statek i no nie, jest storm plazmatyczny. I tutaj statek jeszcze rebeliantów, który nas czeka, chce nas atakować, a my mamy problemy z energią. I to duże problemy. Ja widzę, co to się dzieje. To ja widzę, że oni mają teleporter pokładowy do załogi, czyli mogą się teleportować na statek. Co jest oczywiście bardzo niemiłe i niefajne. Więc pozbędziemy się ich może w taki sposób. Przy czym Rockman zmierza do środka, bo nie wiem gdzie oni są. Tutaj są, trzeba ich się będzie pozbyć. A żeby się ich pozbyć, to trzeba będzie zrobić coś takiego. W międzyczasie możemy... Nie wyłączajmy silników. Wyłączmy leczenie, wydajmy więcej energii do laserów, nie zrobimy tego. No to wyłączmy jeszcze tlen, po co nam tlen, no nie? Po co nam tlen? O, dobre. Rockman tutaj będzie niszczył ich, atakował... bardzo brutalnie. Dobra, zniszczone zostały wrogie systemy. Gostek został uszkodzony. Obrywają mocno, jest pięknie, dobra. Artemizę przynajmniej ostrzeliwać wroga. W ogóle Artemizę wyłączę, dajmy więcej tlenu, potrzebujemy. Coś jest niedobrze, musimy... Ojej, tarcza została całkowicie uszkodzona, oni zginęli. Dobra, jest fajnie. Będzie naprawiać. Statek został... eksplodował, dostaliśmy 2 rakietki, drony i 19 metalu, jest fajnie. Teraz trzeba jeszcze naprawić ten... Tarczę trzeba naprawić i będzie bardzo pięknie. Wszyscy niech naprawiają, po prostu szybciej się to naprawi. Dobra, wracamy panowie, wracamy. A po jeszcze do...
Jeszcze się uleczcie w ogóle. To będzie w ogóle milsze, jak będziecie wszyscy zdrowi. Ty idziesz tu, Rockman też by się mógł uleczyć w sumie. Lepiej to zrobić teraz, niż podczas bitwy, mieć po prostu wielkie zdziwienie, że o niej, moja załoga ma połowę życia i, no nie wiem, i może oberwać od każdego pocisku, może praktycznie zginąć, no bo to też nigdy nie wiadomo, czy po prostu ktoś do nas przyleci teleporterem i nas zniszczy, czy też po prostu tak się wydarzy, że oberwiemy na przykład plazmą w jakiś pokój. Wtedy też jest bardzo niemiło i niefajnie. Załadujmy tarczę. I lecimy dalej. I lecimy dalej. Gdzie my możemy dolecieć? Musimy tam dolecieć, więc najlepiej byłoby jakoś tak to przelecieć. A spróbujemy najpierw tutaj. Zobaczymy, jak bardzo ci nas będą gonić. Znalazłem stację. Nie, znalazłem automatycznego skauta, który tutaj sobie lata niedaleko. Wydaje się być deaktywowany. Możemy albo spróbować załadować dane z tego statku, albo go po prostu rozebrać. Rozebierzmy go! Po co będziemy się martwić i męczyć, jak nie musimy? Opa, lecimy dalej. Nie ma się co ograniczać. Ojej, pole asteroidów. No, żebym wylądował pięknie. Jesteśmy atakowani przez piratów. No, co za... Co za źli ludzie! Dobra, może się uda nam to przetrwać. Zmiana planu, niszczymy im tarczę. Ha. To jest właśnie piękne, że jeżeli niszczy się przeciwnikowi tarczę, to on automatycznie po prostu już jest praktycznie ukatrupiony w polu asteroidów. Ha, ha. No, zgodzimy się, dostaniemy trochę metalu, innych pierdółek, będzie fajnie. Okej. No, nikt się naładuje na FTL i lecimy stąd po prostu. I spadamy. Zgonią nas bardzo, więc musimy szybko dojść do questu i wracamy do exitu. Nie ma już czasu na jakieś poboczne zadymy i zabawy. Ktoś tam walczy z piratami, a pomóżmy cywilom. Piraci chcą nas zaatakować. No co za źli piraci. Celujemy w ich broń. Pełna moc. Ognia! Jeszcze nie, ale jeszcze za chwilę. Już za chwilę będzie ogień. Ognia z laserów. Ciach, ciach, ciach. Ha, ha, ha. Ojej, uszkodzili mi tlen. Rock, naprawiaj. Czy Manon, naprawiaj. Zniszczyć im tarczę. Tarcze zniszczone, dobrze. Szybko naprawiaj ten tlen. Dobra, tlen naprawiony, wracaj do silników. Zniszczyć broń. Broń zniszczona, statek też zniszczony. Wielki sukces, yupi! Dwie rakietki, jedna drona, 22 metalu. No, bardzo ładnie. Statek, który uratowałem, był bardzo uszkodzony podczas bitwy. Większość załogi zgadza się na to, żebym odholował ich z najbliższej stacji, ale jeden chce do nas dołączyć. Czy się zgadzamy, czy nie? Jasne, witaj na pokładzie. A, człowiek. Po co mi kolejny człowiek? No dobra, człowieku. Człowieku, Westonie, idziesz do statku, a Rock wraca tutaj. Wraca gdzieś tu i będzie na środku statku pilnował. Pilnował nas przed atakiem wrogów i nieprzyjaciół i w ogóle wszystkiego, co złe. Lecimy dalej. Przez magazyn do questu i będziemy lecieć potem do exita. Tak, witam, merchancie. Co nam powiesz, merchancie? Mamy co do sprzedania? Nic nie mamy do sprzedania fajnego. Ale możemy coś nabyć. O 15% szybsze ładowanie broni. Znaczy, no, ten czas pomiędzy kolejnymi wystrzałami jest mniejszy. Bardzo fajna rzecz.
Reverse Ion Field, czyli chroni nas przed obrażeniami jonowymi. I 20% szans, żeby całkowicie jakby anulować. I albo ładowanie tarczy o 15% szybsze. Ciekawa rzecz, do tego dochodzi nam teleporter załogi i pole maskujące. Ha, 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 no kurczę, taki wybór. No nic, wybiorę 15% szybszego ładowania działka. Bo mimo wszystko, no to się nam przyda. Więc bierzemy. I za 126 punkcików wezmę teleporter. Naprawię trochę statek. Trochę paliwa dokupię. Idealnie. Zamykamy. Zobaczmy, czy stać nas na jakiś powerbara, stać nas na jedną energię. Jest idealnie. Tutaj naładujmy od razu mocą. Rok, no jeśli zmieniasz swoje położenie, idziesz do teleporteru, jakby co to będziesz po prostu teleportował się i niszczył i siał grozę. W sumie wyglądasz trochę jak Hulk taki. Zobaczmy, jak wygląda. Patrz, taki o, wielkie przerośnięte coś z czerwonymi oczami. Normalnie Hulk. Ojej, jest groźnie, więc szybko lecimy do questu i po prostu spadamy potem. To spadanie też będzie bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne. Zaczynam szukać statku. Coś znalazłem. Znalazłem szczątki statku. Ma jakieś wielkie obrażenia. Zewnętrzne, ale nie mogę określić przyczyny. Większość ładunku jest nienaruszona. I generalnie jest sukces misji. Take the cargo. Mogę albo wziąć ładunek i zmierzyć się do oryginalnej tego do celu podróży w poszukiwaniu nagrody, lub mogę wziąć ładunek dla siebie. A będziemy dobrzy i spróbujemy go dostarczyć. Dostałem quest markera w kolejnym sektorze. Super, czyli więcej podróży i więcej zabawy. Oj, będzie zabawa, bo muszę dolecieć teraz przez flotę rebeliancką. Przez pole z rebeliantami po prostu do celu. A, 24. Ajajaj. Coś musimy ulepszyć, żeby nam się żyło lepiej. Że tak to określę. Więcej energii potrzebujemy. Robimy jumpa. Ech. Tu będzie bardzo, bardzo groźnie, bo wchodzimy całkowicie w flotę rebeliancką. Innego wyjścia niestety nie ma, żeby opuścić ten obszar. Muszę tak długo przetrwać, żeby po prostu pozbyć się wroga. Więc żeby to zrobić, co musimy zrobić? No, pozbędziemy się ich laserów. Ich broni i z laserów będziemy celować tarczą. No, wtedy mamy 2 punkty tarczy, więc będzie niebezpiecznie. Doładujemy tym. Właśnie po to kupiłem specjalnie energię jedną, żeby doładować silniczki 20%. Mam nadzieję, że to nam wystarczy na dłuższą chwilę. Udało się nam uszkodzić ich wyrzutnie, więc jest sukces. Kurde, że nie wiem, może się teleportować, może nie, zobaczymy. W sumie nie jestem pewien, czy to ma sens. Dobra, raz kozi śmierć, rok, lecisz tutaj, będziesz bronił i możliwości naprawienia systemów. A nuż się może uda coś więcej z tego wyciągnąć. Dobrze, atakuj ostro. Masz jeszcze trochę życia, więc nie jest źle. Nie macie tarcz, to możemy dalej walczyć leniwie. Tarcze zostały zniszczone całkowicie. Rok dalej atakuje i niszczy po prostu im broń do końca. Będzie sukces. Teraz musimy zrobić wielki odwrót, coś mi się wydaje. Wielki odwrót z tego powodu, że ich kadłub po prostu już jest w nie najlepszym stanie. A co za tym idzie, jeżeli dalej tak będzie, to on się po prostu, no właśnie, rozpadnie, a nie chciałbym, żeby nam gość tak umarł. Dostaliśmy jedno paliwo, więc nie jest źle. Poczekamy, aż nasz Manon się naprawi. 150 git, super.
wracaj do teleportera. Jak widzicie, te zabawki do teleportingu są bardzo fajne, bo umożliwiają nam takie bezproblemowe ucieczki i tak dalej. Znaczy, takie wejście w statek przeciwnika, uszkodzenie, czy tam po prostu posianie zamętu, powrót do domu, czy do na statek i po prostu naprawienie się. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Możemy iść albo do cywilnego sektora, albo do pirackiego sektora. Cholerka, nie wiem. Ale widzę, że bardzo dużo zielonego, czyli dużo cywilów będzie. Dużo cywilów, tudzież po prostu sojuszników. Aha, więc albo będziemy w sojuszniczych obszarach latać, albo nie. Nic, wybierzemy cywilne obszary, polecimy górą, zobaczymy, co nam to da, co nam to przyniesie. Nowy sektor. Jest quest tam, czyli tam będziemy musieli lecieć. Ale już jest 30 minuta, to zostawimy do kolejnego odcinku. Do kolejnego odcinka, a póki co ja się z wami żegnam. Z FTL-a, Faster Than Light'a. A, już od razu ta muzyczka się fajna włączyła. Bardzo fajnie, spoko. Tak klimatycznie się zrobi. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cóż, no, do zobaczenia w tej kolejnej odsłonie Gwiezdnej Sagi o Kestrelu, który przemierza galaktykę w poszukiwaniu szczęścia, radości i nie wiem, i nowych przygód. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie, hej!